Może ktoś potrafi też doradzić, czy musi to zrobić instalator, który montował fotowoltaikę, bo nie da się inaczej połączyć z falownikiem niż będąc koło niego z Wi-Fi i trzeba się połączyć z nim przez Wi-Fi, a nie z routerem. I to jest taki problem, że można sobie sprawdzić aktualną produkcję tylko w domu i w dodatku informacje w aplikacji są zajebiście okrojone. Nie ma tutaj informacji, bo to jest na Solar Edge'u. Każdy panel jest na osobnym. Teraz mi z głowy wypadło. Optymalizatorze i można sprawdzić teoretycznie produkcję na każdym panelu. Ile kilogramów tych CO2 się zaoszczędziło, ile złotych chyba nawet tam idzie. Ogólnie duża aplikacja jest. A tu jak widać, to idzie sprawdzić tylko aktualną produkcję. I można tu wejść niby widok zaawansowany instalatora. Jest tutaj, że dzisiaj 7,42. W tym miesiącu, w tym roku i razem. No. Niedużo to daje. No, fakt faktem, że cieszy chociaż i taka informacja. Instalacja jest uruchomiona akurat 3 dni tylko. Chyba 3 dni, o ile dobrze liczę. Świeżo wymieniony licznik. Pobrane jest niecałe chyba 11 kW. O ile się nie mylę. 15,8. 15,8 pobrane. A oddanych 11. 11,5 dokładnie. A wszystkiego wyprodukowała niby instalacja 1666. A według falownika 1654, czyli 120 W gdzieś brakuje. Ale śmiem twierdzić, że licznik ten jest dwukierunkowy też. I pobór mocy falownika, na przykład w nocy, bo falownik wiadomo nie wyłączy się tutaj na zabezpieczeniach, tylko coś tam pobiera, jakiś tryb czuwania. I podejrzewam, że to jest ta różnica. Część ludzi pewnie się zapyta, czemu to jest w ogóle ten podlicznik kolejny. Ano jest to dlatego, bo to jest instalacja tak jakby z gminy. To organizowała instalacja, nie wiem dokładnie jak to tam działa. Czy ta instalacja jest z gminy, ale na tym dachu. Dokładnie tego nie wiem jak to działa. Wiem, że to instalacja ma 3052 topików. Także nie jest może jakaś duża. Większej nie można było wziąć. Ale wydaje się, że zabezpieczenia. Sama skrzyneczka z norka jest dobra. Zabezpieczenia Feniksa też są dobre. Po stronie jednej, po stronie drugiej. Strona DC jest osobno. Skrzyneczka jakaś. Także. No i właśnie. Przy targu gminy było, że ma być antenka do internetu. Niby jest połączone. Nawet w tej aplikacji w telefonie widzę, że inwerter jest połączony z falownikiem. Inwerter jest połączony z routerem w domu. Także łączność jest. No i teraz pytanie, czy można to jakoś zrobić samemu? Połączyć się, żeby był większy dostęp do pełnych możliwości tej aplikacji. Czy musi to zrobić instalator? Jakby ktoś wiedział, może się odezwać, podpowiedzieć. Byłbym wdzięczny. Fakt, że może nie wpłynie to na produkcję, no ale oko pójdzie na cieszyć. Zawsze człowiek coś będzie wiedział. Instalacja wydaje się, że jest dobrze zrobiona, ładnie. Tylko po jakimś czasie coś zjarzyli, że do tego licznika skrętkę tutaj dokładali. Tutaj widać, że tutaj otworki wszystkie na kable są ładnie wywiercone. Takie fazowane prawie, żebym powiedział. A tutaj na tą skrętkę, co przyszli potem ją wrzucać, no to ta dziura, no to jakby ją ktoś maczetą wycinał. No ale cóż, nie dziura robi prąd, tylko cała instalacja, także miejmy nadzieję, że
Firma się spisała, żeby nie było, że reklamuję. Ta firma to robiła. Wygląda to ładnie, schludnie. Nic, tylko czekać. Albo dostaniemy jakoś tam od tej firmy, albo z gminy informacje w tej sprawie, co dalej z połączeniem z tą aplikacją. Albo może człowiek sam dojdzie do tego. Bo dzwoniliśmy w ogóle do tej firmy. Na samym początku to mówili, że wystarczy zeskanować ten kod QR, zarejestrować się na aplikacji i wszystko będzie działało. No gówno, nie działa. Działa tylko tyle, że mogę sobie aktualnie podejrzeć w takim zasięgu, w jakim złapię Wi-Fi z inwertera. A przecież to powinno iść tak, znaczy na pewno idzie tak, że w każdym miejscu na świecie mogę sobie wejść w aplikację, jeśli mam dostęp do internetu i przez internet mogę się połączyć z routerem. Po to jest ta antena i połączenie inwertera z routerem w domu, żeby można sprawdzić to z każdego miejsca na świecie, aktualną produkcję. Także czekamy. Szybki tip. Jak zabezpieczyć garaż przed włamaniem się osób trzecich? Nie było mnie w Polsce, byłem w Niemczech, ale przypomniało mi się o garażu i poprosiłem ojca, żeby, bo kluczyk był do zamka, szło zamknąć, ale tutaj na dole nie mam kątownika, w który zapiera się ten płaskownik. Mój ojciec tak zabezpieczy, że to takie zabezpieczenie trochę słabe. Trytytka to tam jest jedno szarpnięcie i tak trytytki nie ma, także muszę coś innego wymyśleć. No i wpadłem na pomysł. Wykombinowałem sobie. Jak nazwa kanału mówi, tutaj jest rolka, która odpowiada za otwieranie drzwi. Jeżeli otwieramy drzwi, to rolka się cofa. Także dopchnę rolkę na maksa do drzwi, a tutaj wywiercę dziurę na wylot i przełożę tylko śrubę. Jeżeli tu będzie śruba 10 czy 12, to już tego na pewno nikt nie otworzy. Także no i muszę tu w garażu zrobić trochę porządku, bo jest tu chlew straszny. Kable, nie kable, rurki, otuliny, jest tego tutaj naprawdę masa, wkręty, nie wkręty, także brzydki złodziej miałby co wziąć niestety, bo dzisiaj kabel to towar wartościowy, a już trochę nazbierane jest, jeszcze w samochodzie mam, przywiozłem z Niemiec, różne ciekawe rzeczy. Ale to kiedyś może opowiem. A teraz idziemy zobaczyć, co tam ciekawego na budowie. Piszczy w trawie. Trzeba się za robotę wziąć. Samo się nie zrobi. Przed wyjazdem dach został obity z jednej strony dachami i membraną. Bo konstrukcja była wykonana przed. Także przed wyjazdem jeszcze obiłem. Tutaj akurat jest boazeria pomalowana. Także na szklankach są supy. To będzie cały duży taras tutaj. Także jest jeszcze robótki. Jeszcze druga strona została do obicia. Deski są kupione. Tutaj są jeszcze krokwie do obcięcia. W ogóle z tymi krokwiami też jest bardzo fajna sprawa. Bo krokwie od tarasu są na tej samej murbelce, co krokwie od domu. I było pytanie, jak połączyć, żeby to miało ręce i nogi, te zewnętrzne. No i były położone na wierzch. Krokwie od tarasu były położone na wierzch. Nie wiem, czy to będzie widać. I tutaj widać, że musiała być bo wszystkie od domu będą obcięte na murbelce. Ale pierwsze dwie
będą obcięte na równo. Także musiały być odpowiednio długie. A jak widać, druga od końca nie była odpowiednio długa. Na szczęście miałem jeszcze jedną krokwię od tarasu. I udało się to jakoś wyprowadzić. Może nie będzie się aż tak w oczy rzucało. Bo wszystkie jak jeden ksiądz wystają, są do obcięcia. Nigdzie nie brakuje. A tu brakuje. Także jest. Ale brakowało. Wcześniej została przerobiona, bo tutaj się tak zdarzyło, że miałem jeszcze jedną. Jeszcze jedną. I teraz ta krokwia przychodzi tutaj. I tutaj musiał być zostawiony jeszcze taki koniec. Niestety. Bo zeri trochę jeszcze zostało do malowania. Tutaj malujemy. Teski na drugą stronę dachu. Cena desek jest zajebista, 900 zł za kubik desek, gdzie wcześniej się za tyle kupowało konstrukcyjne drewno. No. Tutaj widać, jak są położone belki od tarasu. Fajnie. Ładnie docięte wszystko było. Konstrukcję stawiał mi kuzyn. Oczywiście pomagałem troszkę, ale stawiał mi kuzyn, który zajmuje się domami z drewna, dachami. Także wszystko było ładnie na dole podocinane. Teraz nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale nie uda mi się. Teraz ta krokiew będzie tutaj ścięta po skosie tak, żeby było przedłużenie tak jakby tego dołu, bo dotąd gdzieś będzie styropian, więc to będzie jeszcze widoczne. Tylko że ona miała być aż odtąd i miała być odtąd aż ścięta, ale się okazało, że jest za krótka. I teraz tutaj w następnej o ten trójkąt, który tu jest zacychowany, został zostawione. To i teraz to będzie obcięte tutaj. Tak to zostało wymęczone. Tam to będzie lepiej widać. Tam ona jest dłuższa i będzie ładnie na prosto obcięta. Równolegle z krokwią od tarasu. A tutaj nie dałoby się, bo taki trójkącik, właśnie ten, co jest wycychowany, by brakował. Także byłoby brzydko. Wszystkie kamy ładnie pasują, zamki ładnie docięte, nic nie było poprawiane. Także się spisał. Szpilki, tak jak mówiłem w poprzednich filmach, chyba maksymalnie co 80 wychodziły. Trzy chyba z tamtej strony wyszły w krokwiach, były do ucięcia. Dwie. Tutaj, tutaj i tutaj. Jak widać, wszystkie zamki są ładne, pięknie całe. Płaszczyzna, nie wiem, czy to będzie widać. Nie mam pojęcia, czy to widać, ale mam nadzieję, że było. Teraz te podciągi, co tutaj są, to miały być tylko na tym malowanym, gdzie jest boazeria, na tych dwóch. Tu, gdzie jest stempel i tu na tym, na tej jętce miało się kończyć. Także podciągi miały być na cztery krokwie. Na cztery krokwie. Oczywiście zrobione jest po całości, żeby nie było tandety, lipy. Ale także też polecam to wszystkim zrobić. Są tak zrobione, że jeśli tutaj koło schodów pójdzie ścianka,
To ona akurat, no tu akurat wyszło w Jędkach, ale tutaj będzie podlane betonem i że będzie podciąg podparty, żeby dach się nie poskładał. Tak samo część projektów dzisiaj, oj, mokra paleta. Część projektów dzisiaj ma w projekcie konstrukcji dachowej tylko po jednej jędce na krokiew. Nie wiem, czemu to ma służyć, bo 15 jętek to nie są już aż takie pieniądze. Tym bardziej, że dzisiaj wszystko tak przewymiarowane. Pół tony zbrojenia na strop dojebać to oni umią, ale jętkę z drugiej strony dołożyć albo podciąg przez całą długość budynku to już nie. Także doradzali mi, że nawet już nieistotne kto, doradzali mi, że albo podciągi, albo jętki. No ja zrobiłem i długie podciągi przez całą budę i jętki też. I to podwójnie, z obu stron, krokwi. Na pewno to nie zaszkodzi, jedynie pomóc może. Roboty jeszcze dużo. W pierwszej kolejności może się uda przed zimą obić deskami drugą stronę i zamembranować, co by już nie padało tak do środka, ani na tą konstrukcję. Priorytetem było obicie tej strony, która jest gotowa, dlatego, żeby ewentualne deszcze, które by miały padać, jakby mnie nie było, przysłowiową, nie zaszczały mi boazerii ani drewna, które tu jest. Teraz będzie ładny, duży. Teraz nawet nie jest pomalowany. Tam miały być dwie, ale tylko jedna krokiew jest malowana, bo druga była docięta. Z tamtej strony są akurat dwie pomalowane krokwie. Także a szkoda mi było drewna, bo za drewno też zapłaciłem diabelne pieniądze. Nie wiem, czy to tu będzie widać. Konstrukcyjne drewno lite, łączone na złącza klinowe C24. Także heblowane, fazowane czterostronnie. Także też to trochę więcej kosztowało pieniążka niż zwykłe drewno. Boazeria też troszkę kosztowała, deski miałem swoje. Przepuszczenie boazerii na cały dom zrobiło mi 1000 zł. Niestety. No ale zawsze to łatwiej niż kupić, bo deski akurat miałem jeszcze takie, które się nadawały na boazerię. To wolałem z nich zrobić boazerię niż je wybić na dach. A jakbym chciał skupić boazerię, to nie wiem, czy 5000 by mi wystarczyło i prawdopodobnie byłaby to albo 14, albo 19 mm, a tu mam 20 lub 21. Teraz nie wiem. Membrana tywek na dachu. Dach jest prawie że do południa, bo idealnie tak jak my teraz stoimy naprzeciwko dachu, to jest o 13 słońce. Także nie jest źle. Z tamtej strony wschód, z tamtej strony zachód. Zostało jeszcze trochę. Tam dwie dachóweczki testowo położone. Dachówka czeka. Jak ktoś ma siano, to niech kupuje ile może, bo tanie już raczej nie będzie. Kłopoty są ze wszystkim. Nie chcę się tu zagłębiać w jakieś polityczne igraszki, ale różne są tego powody. Są naprawdę kryzysy zajebiste, od samochodów po rolnictwo, górnictwo. Jakieś problemy z półprzewodnikami do produkcji komputerów, do samochodów. Problemy są
z gazem. A jak są z gazem, to są problemy też z nawozami. Też rolnicy tam mają problem, bo nawozy zajebiście podrożały. Środki ochrony roślin, węgiel, drogi niby. Znaczy nawet nie tyle co drogi, co go nie ma. W kopalni nawet wczoraj czy przedwczoraj słyszałem w telewizji, że po 3 tony sprzedają. W polskiej kopalni, gdzie niedawno na hałdach miało tyle węgla leżeć. Nasze lasy państwowe drewno sprzedają gdzie popadnie. Do Chin, do Austrii. Gdybym nie wiedział, to bym nie mówił, ale tak się złożyło, że pracuję w takiej branży, że na kolei, no, żeby tu nie ukrywać, to na jednej stacji podstawiane były wagony, do których był ładowany bodajże Bóg, który szedł do Austrii. W nadleśnictwie moim okolicznym to nawet w lasach ładują w kontenery dłużyce i wysyłają do Chin, także nie wiem, kogo to wina. Nie chcę tu wnikać, czy PiSu, czy nie PiSu, ale źle ogólnie jest wszędzie, bo płyty OSB na przykład, czy paliwo, wszyscy mówią, że wina PiSu, no ale płyty OSB akurat to i w Niemczech, i w Czechach, i na Słowacji są też drogie. No teraz minimalnie spadły, ale i tak były wszędzie drogie. Paliwo w Niemczech od ostatniego roku, jak tam byłem, to podrożało o 50%, bo jak jeździłem z kukurydzą w zeszłym roku, to było po niecałe. Zawsze mówię po niecałą złotówkę, nie po niecałe euro. A teraz jak byłem, to nawet euro 55, euro 56. A jak wracałem już do Polski, to przy autostradzie na CPN-ach to i złoty 8, euro 80 było. Także źle jest wszędzie. I także jak ktoś może, to niech sobie kurwa kupi, bo pieniądz naprawdę nie ma żadnej wartości. Też trochę nakupowałem i kabli, i rurek, i przewodów. Także zastanawiam się, co jeszcze kupić. Nie wiem, czy okna najpierw włożyć, czy okna też tak diabelnie podrożeją. I drzwi. Czy jednak kupić jakąś część hydrauliki? Podłogówkę? Rozdzielacze? Nie wiem. Pomyślimy, pożyjemy, zobaczymy. Dzisiaj takie niedzielne obchody. A już niedługo pewnie na kanale też się coś pojawi. Jak amator się bierze za dachówkę. Dopóki dachówki nie kupiłem, to nawet jej w ręku nie trzymałem. Ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Bo to jednak też się uda dużo zaoszczędzić, kładąc to samemu, bo ceny usług są też diabelnie drogie, tak jak i diabelnie drogie są materiały. A jak to się mówi, kto to panu tak z pierwszym dniem zrobił źle i jeszcze trzeba było za to zapłacić, to lepiej mieć z pierwszym dniem zrobione źle i nie zapłacić za to nic, tylko poświęcić swój czas, który też jest cenny. No ale to się da. Pozdrawiam wszystkich, miłej niedzieli. Podobało się to pierwszy raz, o to proszę, można zostawić lajka, suba, bo 97% moich widzów to nie są subskrybenci, także zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam, do następnego, cześć.